Taki to był pierwszy dzień tegorocznej wiosny. Kalendarz sobie, a pogoda sobie. Na przyzwoity reportaż ze Śnieżycy nie można było nawet dojechać. Śniegi i wichury w ciągu dwóch dni zasypały drogi w połowie województw. W zaspach utknęły samochody i autobusy. Drogowcy tym razem jednak ruszyli natychmiast do kontrofensywy. Sanie w chwilach katastrofy pozostają najpewniejszym środkiem lokomocji. W województwie krakowskim plugi wirnikowe ryły w śniegu prawdziwe tunele. Najgorzej, że wiatr zasypywał uparcie przetarte już drogi. Zaspy na poboczach przekraczały 2 metry wysokości. W dniach zawiei pocieszaliśmy się tylko, aby do wiosny.